Długo się zastanawiałem, jak przygotować film, w którym to podsumuje się 12 miesięcy wydarzeń, omawiając pokrótce każde z nich i trafiając z jego istotnością w gusta. I wiecie co? Nie da się. Podzieliłem film na 12 miesięcy i umieściłem w każdym wydarzenie, które według mnie miało wpływ na gamingowe środowisko. Czy też była to premiera gry. Jak wiadomo, paradoksalnie, cieplej będzie pod koniec roku. Nie przedłużając. Styczeń. 10 stycznia. Otrzymaliśmy odświeżoną wersję Shielda od NVIDII, na której to możemy pograć w gry na Androida. Ulepszona to dość mocne słowo, bo tak naprawdę prócz mniejszego rozmiaru wersji 16-gigabajtowej otrzymaliśmy nieco odświeżony kontroler. 13 stycznia. Otrzymujemy wszystkie szczegóły dotyczące premiery Nintendo Switch wraz z jej ceną oraz pełną specyfikacją. 22 stycznia. W wieku 91 lat umiera założyciel Namco. Z posady CEO zrezygnował już w 2002 roku, tuż przed fuzją firmy Namco z Bandai, po czym pełnił w firmie rolę, nazwijmy to, reprezentatywną. Jeśli chodzi o premiery gier, to w większości otrzymujemy sporo gier od japońskich deweloperów, czy to portów, czy remake'ów. Z większych tytułów 24 stycznia swoją premierę ma bardzo dobrze przyjęty Resident Evil 7. Z mniej poważnych faktów na sklepowe półki w Brazylii trafia GTA 6 w wersji na PlayStation 2. My niestety cały czas musimy czekać na jej zapowiedź. Czas na luty. 1 lutego medialny gigant ZeniMax staje się właścicielem kolejnego studia. Tym razem pada na Escalation Studios, odpowiedzialnych chociażby za ostatniego Dooma. Wygrywa także sprawę przeciwko Oculus Rift i otrzymuje 500 milionów dolarów odszkodowania za naruszenie przez Oculusa praw autorskich marki oraz znaków towarowych firmy ZeniMax. 7 lutego swoją premierę na PlayStation 4 ma gra Nioh. Prace nad nią trwały przerwanie od 2004 roku, będąc na początku pomysłem opartym o scenariusz Akiry Kurosawy. 14 lutego to dzień premiery Ubisoftowego For Honor oraz Sniper Elite 4. 17 lutego w wieku 71 lat umiera Alan Stone, współzałożyciel amerykańskiego oddziału Nintendo. 21 lutego swoją premierę ma Halo Wars 2 na Xbox One i pecety. 23 lutego twórcy Bioshocka i Bioshock Infinite zmieniają nazwę z Irrational Games na Ghost Story Games. 27 lutego Peter Moore zwalnia posadę szefa EA Sports na rzecz CEO piłkarskiego klubu Liverpool. 28 lutego otrzymujemy ekskluzyw na PlayStation 4, długo oczekiwane i bardzo dobrze przyjęte Horizon Zero Dawn. Mimo iż gra nie jest grą idealną, myślę, że spokojnie może reprezentować markę PlayStation. PC-towców i fanów klasycznych roleplayów z czasów Baldura ucieszył fakt, że w tym dniu otrzymaliśmy także nowego Tormenta pod tytułem Tides of Numenera. Gra pojawiła się także na PlayStation 4 i Xbox One. Marzec. Na przełomie lutego i marca odbyła się konferencja Game Developers Conference w San Francisco. 3 marca swoją wielką premierę ma Nintendo Switch ze swoim platformowym sellerem Legend of Zelda Breath of the Wild. Mimo sporej ilości krytyki odnośnie słabej mocy sprzętu, okazuje się, że konsola po dziś dzień sprzedała się w ilości prawie 8 milionów egzemplarzy, przy samej sprzedaży Zeldy rzędu 4,7 miliona. Gratulacje. 7 marca to dzień premier takich gier jak Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands oraz Nier Automata na PlayStation 4. 15 marca Kevin Brunner ustępuje ze stanowiska CEO firmy Telltale Games, zastępuje go Dan Connors. Miesiąc premier z datą 21 marca kończy Mass Effect Andromeda i tym samym pierwsza większa wpadka roku. Gra oczekiwana przez fanów serii okazała się być przeciętniakiem, o którym już dzisiaj nikt nic nie mówi. Andromeda na gramie otrzyma ocenę 7, ja osobiście oceniłbym ją na 6. Tak czy inaczej, opinie są różne, niektórym się podoba, niektórzy twierdzą, że lepiej byłoby, gdyby nie powstała. Fakt jest taki, że wzbudziła mieszane odczucia. Kwiecień. 3 kwietnia, po 15 latach służby, Christopher Balestra ustępuje stanowiska szefa Naughty Dog. Evan Wells pozostaje w roli szefa spółki. Jeśli chodzi o premiery gier, to z ciekawszych tytułów otrzymaliśmy. 4 kwietnia, Persona 5 na PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3. 11 kwietnia, Bayonetta wychodzi na Windowsa. 25 kwietnia to cały wysyp gier. Outlast 2, średnio udany Sniper Ghost Warrior 3 polskiego studia CI Games, Syberia 3 oraz czwarty epizod trzeciego sezonu The Walking Dead. Maj. 2 maja Chad Feliszek opuszcza szeregi Valve Corporation. 5 maja swoją premierę miały Dreamfall Chapters The Longest Journey na PlayStation 4 i Xbox One oraz Prey na Windowsy, PlayStation 4 i Xbox One. 16 maja to dzień premier takich gier jak The Search oraz bardzo dobrego Injustice 2. Jeśli chcecie dobry produkt ze stajni DC, to prawdopodobnie najlepsze, co przydarzyło się bohaterom DC w tym roku. 19 maja, premiera polskiego Shadow Warrior 2, który to się okazuje hitem. 25 maja ukazuje się Windowsowy port bardzo niedocenionego moim zdaniem Vanquish z Xboxa 360. 26 maja to premiera twitchowego hitu Friday the 13th, The Game. Czerwiec.
Dobrnęliśmy już do momentu, w którym pachnie wakacjami, ale jednocześnie do czasu, w którym sporo się w branży wydarzyło. 2 czerwca to premiera Tekkena 7 na platformy Windows, PlayStation 4 i Xbox One. 7 czerwca studio Valve opuszcza Jay Pinkerton. 10-12 czerwca to dni targów EA Play, drugiej odsłony tej imprezy. 13-15 to oczywiście data E3 odbywających się w Los Angeles. 16 czerwca EA Interactive staje się niezależnym od Square Enix studiem z pozyskaniem praw do Hitmana. 20 czerwca swoją premierę ma kolejny bardzo dobry dodatek do Final Fantasy XIV Realm Reborn o nazwie Stormblood. W tym samym dniu ukazuje się także multiplayerowy horror Death by Daylight na PlayStation 4 i Xbox One oraz wcześniej na PC. 27 czerwca studio Arkane Studios opuszcza Rafael Colantiono. Lipiec. 11 lipca swoją premierę ma remake Final Fantasy XII Zodiac Age. 18 lipca Casey Hudson wraca do BioWare po 3 latach zastępując Aarona Flynna na stanowisku dyrektora naczelnego studia. 21 lipca ma swoją premierę Splatoon 2 na Nintendo Switch. 28 lipca to premiera konsoli New Nintendo 2DS XL w 2 wariantach kolorystycznych. Czas na sierpień. 1 sierpnia Electronic Arts potwierdziło dołączenie odpowiedzialnego za Mass Effect Andromeda studia BioWare Montreal do Motive Studios. 5 sierpnia zmarł Daniel Licht, kompozytor ścieżek dźwiękowych do takich gier jak Dishonored oraz Silent Hill. 8 sierpnia swoją premierę ma Hellblade: Senua's Sacrifice na PlayStation 4, Xbox One i PC. 22 sierpnia. Microsoft podczas Gamescomu ogłasza kolejną, 4. część serii Age of Empires. Gra ma pojawić się na komputerach z systemem Windows 10. Niestety oficjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona. 22 sierpnia mamy premierę Uncharted: Zaginione Dziedzictwo na PlayStation 4. 29 sierpnia to premiera Mario plus Rabbids Kingdom Battle na Nintendo Switch. Bardzo udanego zresztą. Czas na wrzesień. 6 września swoją premierę na PlayStation 4 i Xbox One ma Destiny 2. Pecetowcy muszą poczekać do października. 13 września Bruce Sterling, współtwórca takich gier jak The Last of Us i Uncharted 4 The Thief's End, odchodzi z Naughty Dog po 18 latach pracy w studiu. 14 września swoją premierę ma Divinity Original Sin 2 na peceta. 21 września Epic Games ogłasza, że Fortnite Battle Royale będzie dostępne za darmo dla wszystkich graczy. Tym samym rozpoczął się mały, korespondencyjny pojedynek z Players Unknown Battlegrounds. 29 września swoją premierę ma Super NES Classic Edition. Maszynka Nintendo oferowała 21 klasyków z ery SNES-a, a wśród nich znalazły się takie perełki jak Star Fox, F-Zero czy Super Metroid. 29 września swoją premierę ma Cuphead na Xbox One i PC. Październik. 3 października Andrew House ustępuje ze stanowiska szefa Sony Interactive Entertainment, zastępuje go John Codera, wieloletni pracownik firmy. 13 października swoją premierę ma The Evil Within 2 na PlayStation 4, Xbox One i pecety. 16 października CDP Red mierzy się z falą krytyki ze środowiska pracy po odejściu kilku kluczowych pracowników firmy. Szefowie Redów odpowiadają na zarzuty twierdząc, że praca nad utworzeniem dobrego środowiska pracy wymaga również wytyczenia określonych wartości, którymi kieruje się firma. Również 17 października Visceral Games, studio odpowiedzialne m.in. za serię Dead Space, zostaje zamknięte przez Electronic Arts. Ponadto tworzona przez Visceral Games oraz Amy Hennig gra w świecie Star Wars została przekazana innym studiom. 27 października premiera Wolfenstein 2 The New Colossus na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. 20 października z BioWare odchodzi Mike Laidlaw, dyrektor kreatywny związany z marką Dragon Age. Czas na listopad. Cały miesiąc upłynął pod znakiem problemów Electronic Arts. Afera lootboxowa w Star Wars Battlefront 2, problemy z Need for Speed, Payback oraz FIFA 18 sprawiły, że nie było dnia bez informacji na ten temat. Sprawa była tak głośna, że zainteresowali się nią politycy, a twórcy branży gier powołali specjalną organizację, której celem jest zażegnanie kryzysu hazardowego. 3 listopada premierę ma Call of Duty World War 2 na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. 7 listopada odbyła się premiera najpotężniejszej konsoli na świecie, czyli Xbox One X. 9 listopada Electronic Arts przejmuje twórców serii Titanfall Respawn Entertainment. 10 listopada to premiera Need for Speed Payback na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. 17 listopada ma swoją premierę Star Wars Battlefront 2 na PlayStation 4, Xbox One i PC. No jesteśmy w grudniu. 1 grudnia bardzo udana premiera Xenoblade Chronicles 2 na Nintendo Switch. W tym samym dniu swoją premierę ma Seven The Days Long Gone na PC. 7 grudnia Square Enix potwierdza, będzie nowy Tomb Raider. Pierwszych informacji na temat nowych przygód Lary Croft możemy się spodziewać w okolicach dużego wydarzenia branżowego.
innego. A swoją drogą, wiecie, że pierwsze litery komunikatu w języku angielskim układają się w słowo shadow? 14 grudnia. Crytek pozywa twórców Star Citizen za nieuprawnione wykorzystanie silnika graficznego. Poszło to, że Cloud Imperium Games miało stworzyć jedną grę, a ostatecznie za drugi tytuł uznano moduł kampanii dla jednego gracza. No cóż. To są według nas najważniejsze wydarzenia tego roku. Oczywiście, że było ich dużo więcej, ale wiecie, mamy ograniczenia czasowe. Tym samym dział komentarzy należy do was. Jakie są wasze typy? W związku z tym, że to prawdopodobnie ostatni film w tym roku, korzystając z tej okazji, chcieliśmy wam życzyć w imieniu całej redakcji wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2018 roku, szampańskiego Sylwestra oraz przede wszystkim najlepszych premier gier, jakie możemy tylko sobie wymarzyć. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego razu, cześć!